stworzenie tego okna na nowo, okna na zamówienie. Idealnie widać to pęknięcie mojego okna. Jak spadnie, to będzie tragedia. Połóż to sobie. Tragedia. Właśnie takiej folii stretch sobie użyjemy, żeby to okno zabezpieczyć. Muszę się zdecydować na pewne rozwiązanie. Rozwiązanie to będzie kosztowne. I tak wygląda, słuchajcie, gotowe okno. Naprawdę jestem pod wrażeniem, jak dobrze to wygląda. Ja jestem Hubert i witam Was na Zdrowym Zącie. Jak widzicie, za mną jest moje okno, z którym już się od jakiegoś czasu zmagam. Jest pęknięte przez cały środek i zaklejone taśmą klejącą. Kwestia jest taka, że znalazłem rozwiązanie. Niestety nie jest to folia przyciemniająca okno Black Shade, jakie miałem tutaj użyć. I niestety no, ona się nie sprawdziła, ponieważ okno ma takie wybrzuszenia. Zaraz Wam to pokażę, jak to wygląda. Okno przyczepy ma tutaj w tym miejscu dwa takie uskoki i niestety ta folia no, nie jest na tyle elastyczna, jest trochę termokurczliwa, ale nie na tyle, żeby się dopasować do tych kształtów i niestety w ten sposób nie mogłem sobie zabezpieczyć tego okna. I w związku z tym, po nieudanych próbach, nieudolnych odnalezienia takiego okna używanego na wymianę, muszę się zdecydować na pewne rozwiązanie. I to rozwiązanie, słuchajcie, jest jednym z kosztowniejszych, jakie tutaj można było wymyślić i odnaleźć. Natomiast będzie najlepsze. Najlepsze w związku z tym, że będzie to nowe okno. Znalazłem człowieka, który zajmuje się dorabianiem okien na wymiar, na podstawie starego okna i muszę wysłać to okno, zdemontować je dzisiaj, zabezpieczyć sobie tą dziurę i wysłać je do Chorzowa. W Chorzowie jest firma, która zajmuje się tego typu naprawami. Jest to firma pracująca na plexiglasach i różnego rodzaju plastikach. I oni zbudują formę pod to okno, wytłoczą je na nowo i przełożą aparaturki, czyli ten zawias cały, klamki i inne rzeczy. I będzie nówka sztuka w takim przydymionym kolorze, czyli będzie ona, ta szyba, to okno dwuszybowe. No identyczna sztuka, po prostu robiona na wymiar. Rozwiązanie to będzie kosztowne, natomiast z tego co się orientowałem, byłem na łączach z człowiekiem z Anglii, który zajmuje się, ponieważ nasza przyczepa jest angielska, zajmuje się sprowadzaniem i sprzedażą okien, głównie okien, ma kilka tysięcy okien w swojej ofercie i wyszukuje na zamówienie również takie okna. Przedstawił mi taką opcję, że jeżeli takie okno jest, a jest bardzo trudne dostępne do naszej przyczepy Abbey GTS, więc jeżeli będziecie szukali takiego okna, to tutaj polecam firmę z Chorzowa, wkleję Wam tutaj namiary na nich, żebyście mogli się tam odezwać i w opisie filmu również będą do nich namiary. I co chciałem powiedzieć? Człowiek w Anglii takie okno wyceni na 300 funtów. Obecnie funt jest ponad 5 zł, 5,50 około, w sumie nawet nie będę tego sprawdzał, ale jest to kupa szmalu. Na podstawie wymiaru naszego okna ja dostałem wycenę w okolicach 1700 zł netto i dokładne koszty podam Wam w kolejnej części filmu, jak już będę miał to okno przed sobą, pokażę Wam, jak ono wygląda, bo w tej części filmu pierwszej zajmę się po prostu rozmontowaniem tego na szybko, bo już wiem, jak to się robi poprawnie. Ostatnio mi się to nie udało, przez co to okno zniszczyłem i ten wydatek mnie tutaj czeka. Pozytywną informacją jest tutaj fakt, że dostałem z ubezpieczenia około 2000 zł i w całości te pieniążki pokryją koszt jakby wytłoczenia nowego tego okna, więc tutaj ubezpieczenie idealnie przełoży się na naprawę tej usterki, eliminację jej. Więc ja biorę się teraz do roboty i w kolejnej części filmu zobaczycie, jak wygląda tego typu okno. I teraz tak, witam Was z przyczepy. Tutaj idealnie widać to pęknięcie mojego okna. Kto nie widział, to zapraszam na filmy związane z naprawą i klejeniem tych okien, bo one są dwuszybowe. Niestety przez moją nieudolność to okno mi pękło, nie musiałbym go tutaj wymieniać i kupować, ale no, stało się jak się stało i teraz trzeba za te błędy zapłacić. Całe szczęście, tak jak mówiłem, w sumie z mojej kieszeni, poza pracą, jaką muszę tutaj włożyć, no, kosztu większego nie będzie, bo ubezpieczenie wszystko pokryło. A tak, żeby rozmontować to okno, to po kolei muszę odkręcać tutaj te siłowniki. Następnie odkręcić tą listwę trzymającą to okno, wyciąć klej uszczelniający, który się znajduje pod tą listwą, który niepotrzebnie sobie tam założyłem, bo nie myślałem, że będę jeszcze w tym sezonie to okno zdejmował, wysunąć to duże okno i zabezpieczyć dziurę na ten czas, w którym po prostu będzie to nowe okno się wytwarzało. Żeby pozbyć się tej listwy, trzeba tutaj wyjąć taką uszczelkę zieloną, tą tutaj,
bo pod tą uszczelką kryją się śruby. I tak, ja już się wszystkich śrub pozbyłem. Pozostało mi oderwać i odkleić tą listwę, przyciąć ten uszczelniacz, który pod nią jest, na tyle, żeby można było te okna wysunąć. I tak jak na ostatnim filmie, żeby oderwać tą listwę, będę potrzebował jakiegoś łoma czy czegoś, ponieważ no jest to no mocno doklejone. No i mam taką nadzieję, że klej uszczelniający czy uszczelniacz klejący, który tutaj użyłem, butylowy, jest na tyle mocny, że faktycznie ta brecha mi się tutaj przyda. Teraz Zuzanna mi trochę pomoże i spróbujemy sobie to odkleić. O, puszcza. Puszczę ten klej. Teraz, żeby się nie zakleić za bardzo. Czyli brecha była potrzebna, tak jak myślałem. I tak, jedno okno możemy już sobie wysunąć. Zuzanna odbierze. Cyk. Dobry pomysł. Połóż na ziemi, połóż na trawie. Dobra, trzymaj się. Jak spadnie, to będzie tragedia. Połóż na trawie. Tragedia. Niech będzie, że tragedia. I żeby wysunąć drugie okno, to tutaj jest taki ogranicznik. Ja sobie muszę go... odkręcić i wysunąć. Poleciał na górę. Ale śrubki. Tu jest śrubka do niego. Także umiejętna robota. I teraz muszę odkleić tą listwę jeszcze dalej, żeby sobie to okno wysunąć. Chociaż zobaczę, czy ono jeszcze nie będzie wysuwało, chociaż nie. I tak jest pęknięte, spróbuj. Uważaj. No nie, muszę trochę tą listwę odkleić. Chyba wystarczy. Poszło z 15 cm. Sobie na dół. I ostatnio właśnie podczas wyciągania tego okna z tej listwy nie odkleiłem jej należycie i to okno mi pękło i dlatego właśnie taka robota. Tego gościa trzeba wysłać do Chorzowa. Tak jak wspominałem, firma zajmująca się tym zrobi identyczne dwuszybowe okno. Te klamki wszystkie i siłowniki przełoży do nowego okna, zarówno z tą listwą taką zawiasową, że tak to ujmę. Więc zostało mi zabezpieczyć to okno, spakować paczkę, wysłać i widzimy się za chwilę. No oczywiście na to okno montuję teraz zabezpieczenie i wkładam to okno boczne, bo ono tutaj jest najlepszym zabezpieczeniem na ten moment i lecimy. Jak widzieliście, dokręciłem sobie tą listwę w tych miejscach, w których została odklejona, ponieważ no, chciałbym, żeby tutaj woda w międzyczasie się nie dostawała. Ja to jeszcze zabezpieczę silver tape'em, którego dzisiaj mam tutaj w nadmiarze i okno zawinę streczem. Słuchajcie, dziurę zawinę po prostu folią, żeby tutaj woda się nie dostawała. Właśnie takiej folii stretch sobie użyjemy, żeby to okno zabezpieczyć. No i od środka wygląda to tak. A tak wygląda od zewnątrz. Silver tape'em zabezpieczona folia, po której jeżeli jakaś woda będzie tutaj sobie płynąć, to po prostu spłynie sobie po tej folii, nie dostanie się do przyczepy, mam nadzieję. I no, zrobiłem to na tyle solidnie, żeby tak nie było. I czekamy na nowe okno.
I tak wygląda, słuchajcie, gotowe okno do wysyłki, przygotowane, zabezpieczone. Oczywiście jest pęknięte, więc można było zrobić je lepiej, żeby coś się nie wydarzyło w transporcie, ale to okno już jest zniszczone. Siemanko, słuchajcie, półtora miesiąca później. Paczka, jak widzicie za mną, kurier dzisiaj dostarczył przesyłeczkę po półtora miesiąca. Tyle czasu trwało stworzenie tego okna na nowo, okna na zamówienie. I teraz sobie to rozpakujemy. No i słuchajcie, jak widać na załączonym obrazku, okno, nówka sztuka, przepiękne. Zbudowane na podstawie naszego starego okna. Musieliśmy wysłać tutaj do firmy Carbon Plus, dla której serdeczne podziękowanie za wykonanie tego okienka, które jest nie do zdobycia. Ono jest nie do zdobycia używane, a udało się takie zbudować na podstawie starego, zepsutego i jestem mega zadowolony. Naprawdę jestem pod wrażeniem, jak dobrze to wygląda. Nie spodziewałem się takiego efektu. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, jakie rzeczy można stworzyć, jakie rękodzieło tutaj ludzie tworzą i rzeźbią. Polecanko, firma Carbon Plast z Chorzowa, nasz polski wybór. Tutaj jakieś takie mapki jeszcze dostałem od nich. Ciekawa rzecz, muszę się temu przyjrzeć. A ze swojej strony mogę powiedzieć, że robota jest wykonana fantastycznie, bardzo tutaj polecam. Zajrzeć sobie do nich, jeżeli macie problem ze swoimi oknami, jeżeli pękło, rozwaliło się w skrócie w jakikolwiek sposób, a macie je na wzór, ponieważ to było okno budowane na wzór mojego starego okna, które wysyłałem, jak widzieliście na tym filmie, i na tej podstawie oni po prostu mieli możliwość je odtworzyć. Więc wbijajcie sobie do nich na stronę, na Facebooku, Instagramie Carbon Plast. Serdecznie polecam. A sama paczka, jak widzicie, zapakowana profesjonalnie, tyle kartonu, co tutaj poszło na to, żeby okno dotarło w całości, to naprawdę szacun. Zapakowanko. I słuchajcie, do okienka klamki, tego typu rzeczy, które tutaj będę musiał sobie sam wpiąć, dostałem w osobnym kartoniku, żeby przypadkiem coś się nie ukruszyło i nie łamało po drodze. A mapka, którą tutaj dostałem, czyli takie coś, dostałem ich kilka tutaj w paczce. To jest taka mapka do zaznaczania sobie miejsc, które odwiedziliśmy w Europie. Tak osobiście, żeby tutaj jakimiś pineskami sobie zaznaczać, wrzucić to gdzieś na ścianę, na tablicę korkową czy coś. Bardzo fajny gadżet. Takiej mapki nie mam, ale jak widzicie, mam inną mapę Polski, mapę z drapkę, czyli coś w podobnym klimacie.